Kiedyś Saitama, dzisiaj warszawski Torwar. Paweł Nastula na ringu KSW. Witamy, mistrzu! Ale zdaje się, że nie będzie tutaj parterowego pojedynku, tylko będzie tu mocna bijatyka z jednej i z drugiej strony. A już jest klincz i dzieźby szybciutko. A ten najwyższy światowy poziom judo zaowocował sprowadzenie walki do parteru, gdzie Kevin Asplund ma wyraźne braki. Haczenie Nastka, ale broni się silny fizycznie Amerykanin. W tej chwili Piotr Bagiński pomaga, obaj nie wypadli, a ponieważ ważą niemało, mogłoby być bardzo niedobrze. Klincz rozerwany lewym sierpem na studi. A zaczął Paweł od klinczu, ale za chwilkę możemy się spodziewać, że wystrzeli jakimś bardzo mocno, bardzo mocnym ciosem. Jest zajście za plecy, jest haczenie, jest Paweł na stole za plecami od Klunda. Czy będzie próbował swojej firmowej techniki, będąc z góry? Czy to będzie dźwignia łokciowa? Czy jednak będzie rozbijał swojego przeciwnika ciosami? Asplund z pleców nie jest zawodnikiem, który byłby w stanie na stuli zagrozić. Walczy rzadko, ale proszę mi wierzyć, że Paweł na stole jest bardzo w dobrej formie. Mamy niebywałą przyjemność się trenować i naprawdę od kilku ładnych lat. Głodny sukcesu, głodny zwycięstwa i naprawdę wciąż rozwijający się, pomimo 42 lat. Bułgarda w wykonaniu na studi. Jest na górze. Głowa przyklejona, jednak jest do piersi rywala. Duży spokój jest tej Bułgardy w wykonaniu na studi. Krótkie ciosy, teraz podniósł i zdzieliła z Klunda mocnym młotem. Nie walczy, Paweł jest, dosiada. Zatem czy będzie bombardowanie, czy pójdzie po Judzikatamę? Najpierw trzeba podnieść pozycję. Ależ mocne ciosy, jaki spokój wielkiego mistrza. Przejście do pozycji bocznej, a to złe znaki dla Asplunda, bo Paweł jak złapie boczne, to nie puszcza. Jeszcze trzeba wyciągnąć prawą nogę. Publiczność szaleje. Oczywiście Nastula to zrobi. O, jest wykluczenie ręki i teraz ma szansę porozbijać się głowa Amerykanina krótkimi ciosami. Ależ rasowo wyblokował teraz możliwości obrony Asplunda. Paweł Nastula. Biodra w górę. Amerykanin chce zrzucić z siebie Polaka, ale mu się to nie uda. Jest i w tej chwili dźwignia na łokieć. Na razie prosta dźwignia, walczy o Amerykanę. Nie, chyba wystarczy. A i zabrakło podpięcia. Jest Amerykana. Będzie kręcił łokieć rywala Nastula. Kręcił, kręcił i zakręcił. Amerykana, klucz na rękę, daje zwycięstwo Pawłowi Nastule w debiucie KSW. Brawo, Nastek! Ladies and gentlemen.